Uwaga, pierwszy raz kiedykolwiek nagrywam wrażenia z jakiejś gierki bądź w cudzysłowie recenzję, jak kto woli to nazywać. Mogę się tam bardzo często jąkać, ale to już wincie moje spalone struny głosowe. Ponadto mówię od razu, że gameplaye z tejże gry nie są moje, nie ja je nagrałem. A dlaczego nie nagrałem swoich fragmentów z gry? Powód tego macie teraz na ekranie w formie screenshota. No i cóż. Pozostaje mi tylko zaprosić Was na to, jak opowiadam o wrażeniach z bety tejże gry. No i cóż, zapraszam, nie przedłużając. Witajcie, ja jestem Swan Amon i dzisiaj Wam opowiem o moich wrażeniach z bety gry Naraka Blade Point, która ukazała się 2 dni temu, czyli 23 kwietnia tego roku. I która jeszcze będzie trwała do 27, czyli jeszcze jutro i pojutrze. Czym jest owe Naraka Blackpoint? Się zapytacie pewnie. Mianowicie Naraka Blackpoint I jest need to the Battle spoon. Royale, gdzie skupiamy się głównie na eksploracji i wiadomo, lutowaniu i walce. O to, żeby przetrwał tylko ostatni. I no co by tu powiedzieć? Jeśli chodzi o fabułę tej gierki, no to nie wypowiem się zbytnio, bo jestem akurat zdania, że jeśli chodzi o fabułę Battle Royale, to może w ogóle nie istnieć i jak już jest, to głównie tylko stanowi pretekst do walki między sobą. Gra owa jest umieszczona w klimatach, jakby to powiedzieć, podobnych do feudalnej Japonii, czy jakoś tak? Find me the Nie potrafię tego spool. stwierdzić. I jeśli chodzi tu o walkę, no to przyznam, że naprawdę mi się spodobała. Skojarzyła mi się wręcz z For Honor pod względem tego, że głównie tam się walczy bronią białą. Co prawda mamy tam dystansową broń typu kusza powtarzalna, pistolety, muszkiety, łuki, armaty, ogniste armaty. Tylko po co, skoro właśnie większość czasu walczymy właśnie bronią białą? Jeśli chodzi o dobór broni, to z broni dystansowej mamy właśnie te wcześniej wspomniane kusze, łuki, armatki, no i jeszcze te pistolety. Jeśli chodzi o broń białą, to w becie mamy dostępne tylko 3 rodzaje, jeśli dobrze pamiętam, czyli greatswordy, czyli ogromnaste miecze dwuręczne na plecach, którymi się wolno wymachuje, ale damage chyba srogi zadają. Mamy też longswordy i katany. Obie cechują się tym, że zadają wiele ciosów jednocześnie, bardzo szybko. I można nimi damage nawet niezły zyskać, jeśli dobrze się trafia tymi atakami. Jeśli chodzi o mechanikę walki, no to mamy tutaj właśnie dobrą walkę bronią białą oraz system kontr, który działa tak, że jeśli uda Wam się perfekcyjnie skontrować atak, to wybijacie broń z łap przeciwnika, przez co macie okazję na zadanie silniejszego ciosu po kontrze. A to jest wręcz przydatne, jeśli chcecie wroga lub go załatwić ostatecznie. Jeśli chodzi o eksplorowanie to i lutowanie, no to co by tu powiedzieć? Lutowanie w każdym Battle Royalku. Mamy tam na przykład skupiska. I jeśli chodzi o leczenie czy naprawianie pancerza, to mamy tam specjalny proszek pancerzowy, jeśli dobrze to mogę określić, czyli tak zwany armor powder, który sprawia, że możemy naprawić jeden lub dwa segmenty tego pancerza. Oraz jako leczenie mamy jedyne dostępne owocki, czyli vitalium, które w zależności od tego, czy są szare czy niebieskie, to leczymy niewiele lub dużą część zdrowia. Fajne są też tam wprowadzone ulepszenia zwane Soul Jainami, jeśli dobrze pamiętam. I owe Soul Jainty działają w tym, że ulepszają postać lub daną broń. Jeśli chodzi o ulepszanie postaci tymi Soul Jaintami, no to ulepszać dzięki nim można na przykład odporność na obrażenia od headshotów,
przez co nie padniecie na strzała po jednej ziazi w głowę. Są też odporności na obrażenia z broni dystansowych czy broni białej oraz też ulepszacze ataku i tak dalej. Mamy też oczywiście upgrade naszych item torb czy też weapon bat. Jeśli chodzi o podróżowanie, to możemy też po drodze zdobywać tak zwane linki, dzięki którym możemy wystrzeliwać je przy krawędziach lub po prostu w ziemię, żeby albo wspiąć się na wyższe punkty, albo szybciej się poruszać. Przydatne są też w walce poprzez trafienie nią we wroga, przez co jak lecimy w niego, to możemy wykonać takim na przykład longswordem czy kataną porcje szybkich ciosów na start, żeby zacząć walkę z nim. I to właśnie jest fajne w tej grze, czyli właśnie owa walka. Jeśli chodzi o warstwę graficzną, to o wiele się na niej nie wypowiem. A dlaczego? Nie wypowiem się w ogóle o niej, ponieważ musiałem grać na very low, gdzie wszystko musiałem powyłączać i dać na niskie, a render scaling ustawiłem na najniższy, czyli 25. Przez co trochę pikseloza była. Jakoś udało mi się zagrać na moim 16 giga RAM Intel Xeonie W3520 oraz śmiesznej karcie graficznej, jaką mam, czyli Nvidia Quadro 2000. Ale bez lagów oczywiście się nie obyło. Mimo to dało się jakoś grać. Fajnie. Jeśli chodzi też o ogólną też warstwę grową, to fajnie też zrobili, że możemy wybrać postać przed każdym meczem, a Naraka Blackbone aktualnie w becie posiada tylko 6 postaci, jednakże grałem tylko dwoma. Tian Haiyan, czyli mnichem takim łysym z Shaolin, oraz Venom Wasp. Przynajmniej tak pamiętam ich nazwę. I każda z postaci ma swój jeden skill waleczny oraz ulta. Na przykład taki Tian Hai, jeśli naciśnie się F, to wyzwala energię ki i osłania się takim jakby dzwonem, przez co jest odporny na każdy atak wroga chwilowo oraz może odbijać strzały z broni dystansowych. Natomiast jego ult działa tak, że zmienia się w potężnego giganta z kilkoma łapami, którymi może łapać wrogów i pod F może wykonać piąchę w ziemię, przez co może też zadać spory damage, jeśli trzyma wroga w łapie, miażdżąc. A taka Venom Wasp potrafi być naprawdę silna, bo mamy pod F taki doskok z rzutem na koniec, takim jakby nie wiem czym. Ale to było takie czerwone i chyba coś robiło, ale nie pamiętam co, chyba zatruwało. A pod V mamy takie jakby mroczne oko, które po naciśnięciu V wychodzi nad nią i przy wrogach jest taka mroczna linka i po właśnie długiej chwili, gdzie bywamy podatni na ataki, ale mamy tam chwilową redukcję obrażeń mele i broni dystansowych, więc to mało istotne po części. I właśnie po tej długiej chwili stunujemy wrogów, przez co możemy tam wyjąć broń białą takową i załatwić wroga lub mocno go zranić. Co bywa w przypadku tej postaci bardzo przydatne. I niestety moim zdaniem trochę overpower, jeśli atakuje was naraz grupka wrogów. Bo jeśli macie naprawdę dobrej rzadkości katankę czy tam longsworda, to możecie sprzedać wręcz kilka porcji szybkich ciosów i padają. Jak mówię. Spalony. I na temat wady to jeszcze nie mogę za bardzo się wypowiedzieć, ponieważ na ten moment ich nie wyczułem. Przynajmniej ja grając. Miałem po prostu czysty fan z tej gry.
i myślę, że mogę przejść do podsumowania. Podsumowując, moje wrażenia z gry były niezłe. Grałem w to namiennie i wręcz po prostu cieszyłem się to jak, tym, jak można tutaj walczyć. Tylko niestety smuciło mnie, że musiałem grać na ultra low właśnie z takim render screenem. Ale cóż, trzeba grać jakoś, żeby się dało. Tak więc mam nadzieję, że moje opowiadanie o wrażeniach z tej właśnie gierki nadchodzącego Battle Royalka, który ma być jeszcze w tym roku, dokładnie w sierpniu, się podobały. Tak więc niego tam wieczorku bądź dnia, zależy kiedy oglądacie. Więc trzymajcie się tam u siebie na powierzchni.